Nie wiem, co powiedzieć. I docenić to, co mamy, a czego inni nie mają. Naprawdę szanuję tych ludzi. Żeby nabrać trochę dystansu. Moje życie wydaje się dużo łatwiejsze. To było bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie. Widzenie świata, poruszanie się tylko o zmysłach, które pozostały. I przyznam wam się, że wzrok to jest chyba zmysł, którego najbardziej bym nie chciał stracić w życiu. Samo doświadczenie, jak dla mnie, było niesamowite i przerażające za jednym razem. Dostać od nas kartkę z jakimś ładnym rysunkiem z nad plaży, z Wietnamu albo Kambodży, dedykacja. Ale co tam kartka? Najważniejsze jest to, żeby przeżywać tą podróż zmysłami. Idziecie po tej plaży, wyobraźcie sobie to. Piasek, miałki niczym mąka. Ta ciepła woda, która przelewa się między waszymi palcami. Szum fal, skrzek mewy. Gdzieś tam w oddali turysta krzyczy, bo właśnie wbił sobie muszelkę w nogę. Doświadczanie podróży tymi wszystkimi zmysłami, bodźcami, jakie nas otaczają, jest czymś najwspanialszym, bo jak wrócimy wspomnieniami do tej jednej konkretnej chwili, obraz może być jeszcze troszeczkę zamazany, ale te wszystkie inne bodźce zostają z wami i to jest właśnie przeżywanie najwspanialsze podróży. Jest to miejsce, które nazywa się Dialog w Ciemności i nazywa się tak, dlatego że tutaj doświadczacie, jak to jest nie widzieć, jeżeli jesteście osobą, która oczywiście widzi. Te przejście w ciemności po tym świecie, w którym na co dzień poruszamy się, widząc wszystko dookoła, czy przechodząc przez ulicę, zamawiając kawę, herbatę w kawiarni, czy kupując coś w sklepie. Przerażające, bo tak naprawdę jakby nawet jeżeli mieliśmy białą maskę ze sobą, oko w ciemności, jak Steven powiedział, to jakby czułam się taka trochę niepewna. Pewności dodawał nam on, bo on nas prowadził, cały czas mówił do nas i mówił: podążajcie za moim głosem, w związku z czym było nam się łatwiej poruszać. Natomiast nie wyobrażam sobie teraz wyjścia w to samo miejsce bez jego pomocy, więc jest to naprawdę coś nie trudnego do opisania, bo nie wiem nawet jak, w jakie słowa to ująć. Od naszej wizyty w Dialogu w Ciemności w Kuala Lumpur minęło już kilka tygodni i muszę wam powiedzieć, że przez ten czas sporo zaczęłam czytać na temat osób niewidomych, ich codzienności. Udało mi się ostatnio złapać książkę Kamila Pietrowiaka Świat po omacku, w której autor opisuje całkiem dokładnie i z wielu różnych sfer i perspektyw życie osób niewidomych. I tak na przykład dowiadujemy się, jak takie osoby spędzają swoje dzieciństwo, bo niejednokrotnie spędzają je w szkołach z dala od rodziców, w szkołach specjalnie przystosowanych dla osób niewidomych, które to mają ich przygotować na dorosłe życie. Chociaż jeżeli poczytacie, to nie do końca tak jest różowo, że te szkoły tak pomagają, bo w sumie to odizolowują te osoby i wielokrotnie mówi się im już właśnie w tym czasie: ty sobie i tak w życiu nie poradzisz, ty jesteś niewidomy. Naprawdę przejście po tym pokoju i doświadczenie poruszania się po skaczącym moście, po parku, po zmieniającej się powierzchni wpływa to jakoś emocjonalnie. Ja naprawdę podziwiam jeszcze bardziej tych ludzi, którzy się nie poddają i mimo tego, że nie widzą świata, dalej po niej podążają przed siebie. I nawet nie wiem, jak to dokładnie wyrazić, bo to było takie mocne, bardzo przyjazne, bardzo takie ciepłe doświadczenie z powodu naszego pana przewodnika i pani, która obsługiwała nas na markecie, ale nie wiem, co powiedzieć. Moje życie wydaje się dużo łatwiejsze. Kolejnym aspektem poruszonym w tej książce jest zatrudnienie, a raczej brak
tego zatrudnienia i problemy z jego znalezieniem. Kamilowi udało się dotrzeć do osób niewidomych, które podzieliły się z nim swoimi wrażeniami i odczuciami i doświadczeniami z rozmów kwalifikacyjnych i w ogóle z samego poszukiwania pracy. Wyobraźcie sobie, że te osoby wahają się między tym, czy podać już w swoim CV, że są niewidome, czy dopiero podać tą informację jakby już na miejscu, jak zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, bo nie wiedzą jakby, czy zwiększą swoje szanse, czy zmniejszą swoje szanse, ale niejednokrotnie decydują się na to, żeby powiedzieć już w swoim CV, żeby uniknąć tego rozczarowania w momencie, kiedy przychodzą i o tą pracę się starają. Bo zdarzały się przypadki, że ktoś został wyproszony, komuś powiedziano, że to pomyłka, to stanowisko nie istnieje, nie ma tej oferty pracy i tak dalej. Więc jest to żenujące i okropne. Historia Stevena, który nas oprowadzał. On ma teraz 37 lat, a w wieku lat 14 lekarz powiedział mu, że w którymś momencie swojego życia straci wzrok. W wieku lat, zdaje się, 29 ten wzrok stracił, ale z tego co mówił, jakby miał czas, żeby się przygotować, jeżeli w ogóle można się przygotować na to, że się straci wzrok. Ciężko jest nawiązać taki głębszy dialog z nowo poznaną osobą, ale z tego co Steven powiedział, to na przykład od czasu, kiedy ten wzrok stracił, zajął się też nurkowaniem. Natomiast musiał się przyzwyczaić do tego nowego świata, w którym zwyczajnie w świecie nie widzi. Wziął nas na przykład do ATM-u, przy którym mieliśmy zgadnąć, nie wiem, wydedukować, czy bylibyśmy w stanie z niego wypłacić pieniądze, czy nie. Dotykając po omacku wszystkich klawiszy i tak dalej, wydawało nam się, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I on powiedział, że w sumie to jesteście, ale tylko jeżeli najpierw zapytacie kogoś, jaki jest układ przycisków i co one znaczą, jakie funkcje pełnią, potem muszą to zapamiętać. Jeżeli zapamiętają i przyjdą do tego ATM-u albo do ATM-u tego banku, który ma, wiadomo, takie samo oprogramowanie, to są w stanie te pieniądze wypłacić. Jeżeli nie, to muszą znowu kogoś poprosić, żeby im wytłumaczył. Można powiedzieć, że to my skazujemy te osoby na niepowodzenie, ponieważ my z góry zakładamy, że są nieprzystosowane, nie poradzą sobie. To ludzie, którzy widzą, są ignorantami, którzy po prostu uważają, że jeżeli osoba odbiega choć trochę od normy, na pewno jest nieudolna, nieporadna i nie ma sensu inwestować czasu i energii w to, aby ułatwić tej osobie życie. Zastanawiacie się pewnie, po co my wam w ogóle o tym wszystkim opowiadamy. W końcu z naszego kanału najczęściej nadajemy o podróżach, a tym razem zupełnie o czym innym. Dlatego, że jak pomyślicie o tym, nasz kanał nazywa się Bo Chcieć To Móc i my chcemy inspirować właśnie do przełamywania barier, do pogoni za marzeniami, niezależnie od tego, czy ktoś widzi, czy ktoś jest rudy, czy ktoś jest gruby, chudy, wysoki, czy ktoś jest Azjatą, Polakiem, czy nie wiem, kosmitą. Do poruszenia tego tematu zainspirował nas Adrian. Adrian jest niewidomy od urodzenia i jego największym marzeniem na chwilę obecną jest pojechanie do Japonii. Japonią zafascynował się czytając, w sumie słuchając książki, audiobooka Shogun. Ta historia na tyle go wciągnęła, że zaczął szukać informacji na temat Japonii, a teraz na chwilę obecną nawet prowadzi swój fanpage poświęcony właśnie temu krajowi. No i właśnie napisał do nas, bo tak jak wcześniej wspominaliśmy, ciężko jest znaleźć sobie pracę, jeżeli jesteście osobą niewidomą i z tym samym problemem boryka się właśnie Adrian, ale nie poddaje się i próbuje coś tam swojego stworzyć. Natomiast dopóki to się nie rozkręci, to potrzebuje wsparcia. Adrian zdradził nam, że czasami dostaje wiadomości pełne hejtu, typu po co ty tam w ogóle będziesz leciał, skoro i tak nic nie widzisz.
I tak sobie myślę, że pewnie napisała to osoba, która nigdy nie była na koncercie muzycznym, bo przecież o ile bardziej intensywnie przeżywamy te emocje, gdy muzyka jest na żywo, niż w momencie, kiedy słuchamy tego samego kawałka z płyty, czy w radio, czy z MP3. No i to samo tyczy się na przykład wyjścia do teatru. Nie wyobrażam sobie oglądania spektaklu w telewizji, bo nie ma tych emocji, które temu towarzyszą. No i na sam koniec mam tutaj dwa szejki. Jeden truskawkowy, drugi z arbuza. Obydwa są czerwone, tyle potrafię powiedzieć. Ale nie wiem, który jest który, dopóki nie posmakuję. Jeżeli jesteście zainteresowani, to czy przyjdziecie tutaj, czy może będziecie w jakichś innych państwach, rozejrzyjcie się, może będzie dostępne to jako opcja. Coś zupełnie innego niż sztandarowe atrakcje. Warto czasami spojrzeć na świat z trochę innej perspektywy, żeby nabrać trochę dystansu i jakby zrozumieć to, co się dookoła nas dzieje i docenić to, co mamy, a czego inni nie mają. Widzicie, my musieliśmy wyjechać aż do Malezji, żeby spróbować miejsca takiego jak Dialog w Ciemności, a okazuje się, że takie samo miejsce mamy w Polsce, w Warszawie. Nazywa się ono Niewidzialna Wystawa i można tam przez chwilę poczuć właśnie, jak to jest żyć w ciemności. Warto jest takie miejsce odwiedzić, żeby uświadomić sobie, z jakimi trudnościami borykają się osoby niewidome na co dzień. Myślę, że muszę być wdzięczna za to, że widzę i wy też powinniście. Zainspirowani historią Adriana postanowiliśmy mu pomóc. I do tego samego dzisiaj zapraszamy Was. Więc żeby otrzymać kartkę z Tajlandii lub Kambodży, musicie wejść w link poniżej, gdzie znajdują się wszystkie detale i wszystkie informacje, jakie są potrzebne, aby taką kartkę od nas otrzymać. Aby zdążyć załapać się na karteczkę, od bo chcieć to móc, musicie wyrobić się przed terminem 8 września, bo właśnie do tego dnia będziemy zbierać Wasze zgłoszenia. A jeżeli chcielibyście poznać Adriana trochę bliżej, to jest drugi link poniżej z wywiadem, który z nim przeprowadziliśmy. A jak jeszcze bardziej chcielibyście zgłębić temat, to znajdzie się trzeci link, który zaprosi Was do książki, którą możecie również przeczytać. Świat po omacku. Tym samym dziękujemy za wysłuchanie. Tymczasem do następnego czwartku. Hej! To co? Komu pocztówkę? Z tym, że Singapur jest przepiękny, zadbany, niesamowicie nowoczesny, nawet nie ma się co sprzeczać. Ale jednak wydaje mi się, że na dłuższą metę, gdybym tutaj zamieszkała, czułabym się trochę jak w złotej klatce.